Cześć w ogóle wszystkim, dzień dobry. Kluczyki. Kluczyki są tutaj. I pierwsze odpalenie po nocy busa. Taki cold start, wiecie, dla sprawdzenia, czy się nie zapowietrza przez noc, czy te pompki siadły dobrze, bo to różnie bywa. Ale jest ok. Sprawa priorytetowa. Zetor stracił sprzęgło. O. W ogóle nie ma sterowania sprzęgłem. Całe szczęście, że to sterowanie, a nie samo sprzęgło, bo to w ogóle inna robota. Nie widzę tutaj wycieku z tego siłownika, więc najprawdopodobniej strzeliła pompa sprzęgła. Ona jest tutaj jakoś od środka, trzeba ją wygrzebać. Już to kiedyś robiłem, ale to parę lat temu, więc nie pamiętam. Myślę, że trzeba sobie tutaj zrobić miejsce. Zaraz to rozkręcę, to zobaczymy. No i tutaj jest pompa sprzęgła. Powietrze trochę to obczyścić. Kuwetę mam na dole, bo trochę pewnie płynu pocieknie. Wyciągamy to. Dobra, słuchajcie, teraz tak, zmiana planów. Zobaczcie, zdjąłem wężyk. Nawet kropla płynu nie spadła. W ogóle nie ma nic. A jak nie ma płynu, no to normalne, że układ się zapowietrzył. Teraz tak, gdyby nam pompa gubiła płyn, to by nam tutaj pociekło tędy pod tą harmoniką, o tutaj, i byłby zaciek. Na dole też nic nie widać, wszystko jest niby ok, ale tylko do momentu, kiedy, zobaczcie tam w kuwecie, kiedy tylko ruszymy tym, tą harmoniką, a ten siłownik to, nie wiem czy on ma ze 2 lata, nowy był tutaj zakładany, także puścił niestety siłownik na dole, a nie pompa. No, w sumie to dla mnie bez znaczenia. Różnica jest tylko taka, że z pompą bym coś wymyślił na miejscu, bo mam jakąś pompkę od 60. One prawdopodobnie środki mają takie same tłoczki, więc to by dało radę na szybko ogarnąć. Natomiast na siłownik, no siłownika nie ma. A tutaj mam polówkę, w której takie jakieś same pierdółki. Czyli widzicie, tutaj ktoś naprawiał sobie spryskiwacz i założył taki wężyk gigielitowy. No jest problem, że jak się maska zamknie, to ten wężyk się zagina, tak, no i spryskiwacz nie działa. Czyli na otwartej masce, tylko trzeba maskę podnosić, żeby sobie szyby popryskać. Mechanizm wycieraczek jest zatarty i wycieraczki chodzą tak ledwo się poruszają. Całe szczęście, że się jeszcze silnik nie spalił. Też była próba ratowania tego WD jakimś tam psikadłem i to ruszyło na chwilę, ale nawet jak chcemy ten mechanizm ratować, to tylko i wyłącznie trzeba to wyciągnąć całkiem z auta, zdemontować, wyczyścić te ośki, nasmarować i wtedy jakoś to będzie działać. Natomiast takie psikanie, to tam dojdzie Wam tylko na początek tutaj. Zaraz ta korozja spuchnie z powrotem, zaciśnie i będzie. Zresztą temat znany, jak gama samochodów z grupy Volkswagena szeroka, także tam się to często pojawiał ten temat wycieraczek. No i co, jakieś tam przeguby, takie sycie, takie same pierdoły, nie? Słuchajcie, taka sytuacja. Polówka robiłem, mechanizm wycieraczek, to typowa usterka, skorodowane ośki, zacisnęło je i w ogóle przestały pracować. Poskładałem wszystko do kupy i co się okazało, że na dwóch biegach, czyli średni i wysoki bieg, pracują, natomiast czasówka nie działa. I szczerze mówiąc, miałem już to, nie wiem, grzebać tutaj gdzieś w skrzynce, w elektryce, tam sobie posprawdzałem, wszystko w porządku. No ale zapomniałem, że jak mamy otwartą maskę i właśnie krańcówka jest tam w zamku, no to wtedy nam czasówka nie będzie działać. A teraz zobaczcie, cyk. Wszystko pracuje. Dobra. Słuchajcie, taką mam tutaj dla Was niespodziankę. O, takie coś z takim czymś. To taka inwencja twórcza poprzedniego majstra. To nie robił sam właściciel. Czyli mamy tutaj tak jakby oba krótce pompki, czyli tylne spryskiwacze, przednie połączone trójnikiem w jeden obieg. No i stąd mamy wypuszczony już do góry ten wężyk gigielitowy, który tam się zagina tak na marginesie i tak przez to płyn nie płynie. Tam mamy jeszcze pompkę chyba nie włożoną do końca, nie wiem, tam jakieś te wszystkie opaski tutaj, te tytki
Wydaje mi się, że ta pompka głębiej powinna wejść, ale może mi się tylko wydaje. To jest największy problem. No, to tak do celu. To tak miało być szybko i tanio. To jest szybko i tanio. Ja bym powiedział, że tutaj na spółkę winny jest za to i majster, który to robił, i właściciel, który takiemu majstrowi to zaprowadził, bo często tak jest, że słuchajcie, ludzie szukają alternatywy, żeby było tanio, a najlepiej jeszcze, żeby było szybko. Często ta cena nie jest taka ważna jak ta szybkość, czyli po prostu no, ma być zrobione dzisiaj albo jutro maksymalnie, bo ja potrzebuję, bo muszę jeździć. Oj, to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, wyciągnąłem ten wężyk igielitowy, no bo on nie nadaje się do takich rzeczy, on się będzie zaginał. Natomiast tutaj, jak widzieliście wcześniej, było powijane taśmą taką izolacyjną. Myślałem, że to przed tym, żeby się nie zaginął ten wężyk. I tak sobie pomyślałem, a rozetnę, zobaczę co tam jest. No i tutaj mamy jakieś takie, jakby to powiedzieć, takie rusztowanie zrobione z dwóch gwoździ uciętych i owinięte taśmą. Nie wiem, do czego to miało być. Czy to jakiś ciężarek, żeby to opadało, czy nie wiem, o co chodzi. Takie to patenty ludzie potrafią wymyśleć. Ja wiem, że czasami trzeba przykombinować, ale kurczę, no. Właśnie. No dobra, nie wiem, co za MacGyver tu robił te wycieraczki i te spyskiwacze wcześniej, ale jest godzina 15, a ja stoję tutaj nad tym gdzieś około 8 zacząłem, z niewielkimi przerwami. No może godzinę poświęciłem na co innego na razie. Dobra, ogarnięte. Spyskiwacze przód, tył działają, natomiast pompka jest do wymiany. O, widać jak ładnie kapie co jakiś czas kropla i niestety okazuje się, że z tego niebieskiego zaworu, gdzie są wyjścia, po prostu to musi być gdzieś pęknięte czy uszkodzone. Dlatego kapie. No, w zbiorniczku nie było w zasadzie w ogóle płynu. Stąd wcześniej nie kapało. No ale działa to działa. Po co drążyć? A, wyjąłem kluczyki. Dobra. Nie będę udowadniał. 2 godziny może przepracował nowy siłownik. I wyrwało go. No i taka przygoda z zatorem. Ile to chodziło? Ze 2 godziny, nie? Ze dwie. Ze 2 godzinki popracował. Przepatrzyliśmy tutaj, czy nie jest to jakiś problem typu, że no nie odbija, czy za daleko się wysuwa ten siłownik, ale nic prócz tego siłownika nie było wymieniane. No ulało się, bo tu w warunkach polowych robimy, ale wysuwa się, wsuwa się. Zresztą to jak operator potwierdził, nie było symptomów żadnych, że tam zablokowało pedał, czy trzeba było docisnąć mocniej. Po prostu wpadł pedał, pyk, stracił ciśnienie, wylał się siłownik i tyle. 2 godziny pracy nowe. No weź na to naciś. No wcisz czego? No wydaje się być wszystko w porządku. Łapki są wszystkie równo koło łożyska. Dobra, może to jakiś po prostu przypadek i pech. Tutaj regulacja jest tak jak na starym. Pokaż jaki ten luz jałowy jest. No dobry. Nie, dobry jest. Wydaje się, że jest w porządku. No dobra, zostawiamy jak było. A tutaj kolejny sposób zastosowania takiego podnośnika nożycowego. Potocznie zwanego poleciakiem, tylko że to taki, który podnosi na 90 cm w górę. Zużycie takich podpórek, żeby nam się to nie gibnęło w którąś ze stron, tył lub przód. Do serwisowania motocykla. Tutaj akurat tylne koło zdemontowane na okoliczność wymiany opony. Opona taka w takim rozmiarze, nowa, aczkolwiek to jest leżak magazynowy 2-letni. Różnie to ludzie do tego podchodzą, że może być, że dla niektórych to ta opona musi być, wiecie, taka świeża, pachnąca, wyjęta z pieca jak bułka, to wtedy ma swoją wartość. Ogólnie temat szeroki jak Wisła pod Kielcami. Myślę, że i tak jest lepsza nowa jako leżak niż używka jakaś, którą ja osobiście mógłbym do taczki jedynie założyć. No na pewno nie do motocykla tutaj. No jedyny kontakt z nawierzchnią, no to te opony i to tylko dwie. Więc jak jedna zawiedzie, no to już jest 50%. A tutaj to się nazywa wykorzystanie materiału do samego końca. No tą oponę zjechałem.
Ale była to opona. Czekajcie, jest tu gdzieś producent. O, tutaj. Mitas. I bardzo szybko mi się zużyła. Kilka tysięcy kilometrów na niej zrobiłem i ona już po prostu. Widać było, że ten bieżnik mocno ucieka, więc no, tym razem już w to nie szedłem. Mamy Continentala. Może jeszcze pojeździmy coś w tym sezonie. No dobra, to na dzisiaj myślę, że wystarczy. Wróciły wtryski do Pumy po 3 tygodniach. Będziemy montować, ale to już kolejny odcinek. Do zobaczyska następnym razem przy robocie.